Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Proszę Państwa, to już teraz zapowiadana rozmowa. W studiu jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale oczywiście my dziś nie tylko o Bliskim Wschodzie, albo może inaczej o Bliskim Wschodzie, ale z wojną i z agresją Rosji na Ukrainę w tle. Przysłuchiwałeś się też rozmowie Marcina Mamonia. Wiem, że chciałbyś się odnieść do kilku kwestii. Tak, no niestety tutaj coraz więcej komentatorów zwraca uwagę na podobieństwo tego, co się dzieje na Ukrainie i to, co się wydarzyło w Syrii. I pojawia się nawet takie określenie Syrian Mood, tak? czyli motyw syryjski. To znaczy, że ja tu nie chcę mówić, żeby straszyć, tak? No bo to musimy być bardzo zawsze ostrożni, bo to też może być część jakiejś propagandy, która po prostu krąży po to, żeby zastraszać, ale opcja taka, że gdzieś ta taktyka syryjska, ludobójcza taktyka syryjska, która była wykorzystywana w trakcie tej wojny, no może się pojawić na Ukrainie i to będzie dramat. I to już jest... Tylko może wytłumaczmy słuchaczom, bo nie każdy wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o ten kazus syryjski, o atak Rosji. To znaczy, chodzi przede wszystkim o to, o bezwzględne niszczenie infrastruktury miejskiej, tak? Proszę zobaczyć, że główne miasta, czyli Aleppo, Hama, Homs w Syrii, no to jest ruina totalna i widzimy, że akurat właśnie tutaj Władimir Putin, mam nadzieję, że jeszcze nie poszedł na ten wariant, kiedy to po prostu będą go interesowały tylko i wyłącznie gruzy Kijowa, tak? I gruzy Charkowa, tak? Tylko i wyłącznie. I razem z stratami ludzkimi, które są po prostu gigantyczne, to może być taka opcja, o której oni myślą, ponieważ do tej pory jeszcze jednak mieliśmy jakieś hamowanie się, ale tutaj też może być taka, nazwijmy to, taktyka, no bo jednak tak, Rosjanie tak właśnie nadzorowali Asada, tak? Mówi się, że Rosjanie tam przybyli 2015, prawda jest inna, oni tam byli od pierwszego dnia i doświadczeniem, jak i też radą i też innymi sposobami tam wspierali, no i to jest właśnie, miejmy nadzieję, że wojna na Ukrainie nie jest tak jakby epilogiem, a może aneksem, a może kontynuacją wojny syryjskiej. I no niech się Bóg zmiłuje nad Ukrainą, tak? Oczywiście to jest to zdanie, które chyba wszyscy teraz mamy w głowach, ale dlaczego Putin miałby postępować w taki sposób? Pewno teraz ciężko jest się zastanawiać nad tym, dlaczego Putin mógłby... Tutaj ja jeszcze śpieszę z wyjaśnieniami. Trzeba wziąć pod uwagę, to całe media bliskowschodnie obserwują ten konflikt. Całe. I nawet spotkanie lidera Hamasu z Hezbollahem, to w ogóle, to ja się o tym dowiedziałem zupełnie przypadkiem, bo ktoś mi o tym napisał. Tak więc to jest, a to by było taki hot news, prawda, ważne wydarzenia, to w ogóle nikogo nie, po prostu nie interesowało. Natomiast chodzi o to, że świat patrzy, tak, my jesteśmy w Europie, tak, my Europejczycy mamy swoje spojrzenie na świat i swoje jednak jakieś takie granice, które uważamy są nieprzekraczalne. Jednak na Bliskim Wschodzie w związku z pewnymi doświadczeniami, ale też i z pewnymi realiami, tak, to nie jest świat chrześcijański, tak, no to wiedzą o tym, że te granice nieprzekraczalne są o wiele, wiele, wiele dalej, tak. I dlatego też ta obserwacja odnośnie takiego jakby Syrian Mode, tak, czyli tego modelu syryjskiego, tam oczywiście jest bardziej zauważalna, bardziej zauważalna, no i też bardziej zrozumiała. Chodzi tu przede wszystkim o to też, żeby ukarać, tak, że to jest taka taktyka troszeczkę Dżingis Khana czy Tamerlana, gdzie go nie interesowało przejęcie Isfahanu, tylko go interesowało gruzy Isfahanu, tak. Czyli to niestety z tej perspektywy, nazwijmy to, tej kultury strategicznej, tej azjatyckiej kultury, tak, no przecież jednak Rosja to nie jest Europa, tak? Tak więc no, to jest coś, co jest akurat z tamtej strony dostrzegalne. Natomiast tak, no starałem tutaj, nie staramy się panikować, pozytywne rzeczy. W dalszym ciągu widzimy, że Arabia Saudyjska, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o kontekst całej tej wojny, póki co Mohammed ibn Salman pozostaje wierny pewnym zobowiązaniem z Władimirem Putinem, ale problem jest taki, Zatoka Perska nie lubi ludzi biednych.
A Rosjanie biednymi się stali. Tak więc to jest już coś, co na pewno bardzo Waszyngton musi zareagować, ponieważ Mohammad ibn Salman jest, no, jest młodym człowiekiem, ma 36 lat, już jedną wojnę w sumie rozpętał, ale chodzi przede wszystkim o to, że on się czuje bardzo obrażony tym, co Amerykanie jak go potraktowali, tak więc to już trzeba ten temat wyjaśnić. No bo pompowanie ropy naftowej to jest coś, co będzie kolejnym ciosem w Władimira Putina i my tego oczekujemy też jako generalnie, no, cały świat oczekuje, no bo to jednak konsekwencje tej wojny to jest kwestia globalna. Druga rzecz też w miarę pocieszająca, tak, to znaczy kilka dni temu w Teheranie była demonstracja pod ambasadą ukraińską z okrzykami śmierć Putinowi, tak, no dobra, to mamy inną kulturę troszeczkę, ale to demonstracja poparcia. Tak, no w ten sposób tutaj można powiedzieć tak orientalistycznie. Natomiast ważne jest to, że władze tego nie spacyfikowały. Tak, to jednak mówimy o czymś. No i też pojawiła się też inna opcja. W związku z tym, co Władimir Putin teraz tutaj wygraża, no wydaje się chyba opcja bardzo prosta. Iran, świat przestaje się interesować to, czy Iran będzie chciał negocjować, czy też nie będzie chciał negocjować. Iran nie będzie miał żadnej bomby atomowej. I chyba sami Irańczycy zaczynają dostrzegać to, że no, pewne granice tutaj są już dawno przekroczone. Tak więc to jest, mam nadzieję, że pozytyw, tak absolutny pozytyw, który jest jednak dość mocno istotny. Natomiast teraz tak, no tutaj bardzo mocno monitoruję kwestię uchodźców, tak? To jest coś, co widzimy, że no, propaganda idzie, tutaj pomyje Putina się uaktywniają. Mogę od razu donieść. No, Iran ewakuuje swoich studentów z Polski, którzy przeszli granicę. Izrael tak samo. Co więcej, Izrael pomaga w ewakuacji obywateli Syrii, Libanu, Egiptu i innej części świata arabskiego. No to jednak pokazuje różnicę cywilizacyjną. Tak, w drugą stronę to by nigdy nie zadziałało. Arabia Saudyjska też ewakuowała swoich poddanych. Tak więc to jest, jak już krążą jakieś zdjęcia gdzieś tam po internecie i z pytaniem kto to, no to już tutaj troszeczkę poodpowiadamy. Natomiast co jest ja to przypominam, bo ja wiem o tym, że wielu ludzi sobie nie wyobraża tego, jak ta rzeczywistość Ukrainy wyglądała, no bo my wszystko, Polacy zawsze wszystko wiedzą tak najlepiej na odległość. Tak, pełno było studentów, pełno było pracowników kebabów, no po prostu całej tej infrastruktury, tak? Świat jest globalny Ale też trzeba pewno zadać sobie to pytanie. Teraz oczywiście wszyscy pomagamy i pomagać trzeba, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy, także o tych obcokrajowców, no bo przecież oni też mieszkali, też chcą z tej Ukrainy się wydostać. Byli legalnie, tak? Dokładnie tak. Tylko też dużo takich informacji do nas dociera. Ja nie wiem, na ile one są prawdziwe. To nie są sprawdzone informacje. To są informacje, które krążą po internecie, które przysyłają słuchacze. W określonym celu, tak. No, krążą. Natomiast tak, ja to chyba, znaczy, no, sytuacja jest tak wyjątkowa, tak, że nie ukrywajmy, wszystkie organizacje terrorystyczne zawsze były rozpracowane, tak. Tu chociażby można sobie poszukać po Twitterach, prawda, czy po innych tam, no tam bardzo szybko pewne rozpracowanie, kto jest kim, się pojawia, tak. Znaczy, no, generalnie chyba w sytuacji tak napiętej i w takiej mobilizacji służby państw europejskich, państw NATO przede wszystkim sobie dadzą radę. To akurat nie ma żadnych wątpliwości i to, no, cel jest kluczowy. Ja zwracam też na to uwagę, ponieważ ten temat, znaczy nazwijmy to szeroko, rasizmu wobec przejść polsko-ukraińskim, to jest temat, który jest bardzo, ale to bardzo globalnie rozdziabany, tak? No, tak nie po polsku trochę mówiąc. To już nawet był kiks jednego z dziennikarzy CNN, który powiedział, no cytuję, że Ukraina to nie jest Afganistan, to nie jest Irak, to jest prawie że Europa. Tak od razu poszło rasista, że tutaj oczywiście od razu się uruchomiła oddolność propagandy
propagandowa, to znaczy, a dlaczego Amerykanie tutaj mogli w Iraku zbombardować, a dlaczego mogli Somalię, a mogli to, a mogli albo tamto. Albo analogicznie, dlaczego Polacy nie pomagali uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Ja całkowicie przestrzegam przed czymś takim. Do dyskusji nie zapraszam, bo może, ale chyba, że może w innych czasach. No ale też sobie proszę tutaj zweryfikować, ile osób ginęło, gdzieś tam, jaka była dysproporcja pewnych rzeczy, tak? Dlaczego w górach Libanu w trakcie 33-dniowej wojny zginęło 120 izraelskich żołnierzy, a na płaskim terenie przed Dnieprem zginęło 5 tysięcy rosyjskich żołnierzy w 6 dni, tak? Więc to jest jednak totalna dysproporcja, jeśli chodzi o całkowicie skalę konfliktu. Natomiast oczywiście to już krąży, tak? Tutaj kwestia, która będzie miała na celu przede wszystkim zdyskredytować naszą pomoc, no bo wiadomo, mamy pewnego rodzaju czas napięty, czas kryzysu i to wymaga ludzkiej mobilizacji, no i też jakiejś takiej jedności, która jest po prostu, żeby jaka to pomoc nieść i skutecznie, a to wszystko po prostu dezintegruje, dlatego też oczywiście też pojawiają się teraz głosy tam gdzieś tam, że ktoś kogoś oszukuje i tak dalej, wiadomo, takie rzeczy zawsze były i zawsze będą i miejmy nadzieję, że one będą szybko eliminowane i zwalczane, ale reasumując, jeśli chodzi o kwestie mediów bliskowschodnich, jest to zauważane i jest to bardzo porządnie relacjonowane. Ja tu mówię o tym mainstreamie, ponieważ szlam social media, który po prostu się stworzył, no to jednak pokazuje jednoznacznie o jakość informacji, jak i też kierunek tej owej informacji, która no, po prostu tworzy wielką siatkę jakiejś weryfikacji, no bo też umówmy się, prawda, ja nie jestem Arabem, jeżeli nawet patrzyłem na różnych obserwatorów, różnych kontekstów, to ja tego nie rozumiałem, tak, ale na przykład kontekst ukraiński jest dla mnie cywilizacyjnie o wiele bardziej zrozumiały, więc tutaj akurat po prostu widać całą tą propagandę, która po prostu idzie. Tutaj akurat właśnie jak pan redaktor Mamoń stwierdził, że Rosjanie, albo też nazwijmy to tamta strona barykady, żyje w zupełnie innej rzeczywistości, to ja akurat właśnie też tą zupełnie inną rzeczywistość widzę po różnych mediach społecznościowych. No i jednak to jest, moim zdaniem to jest akurat niestety bardzo zły znak. To znaczy, że jednak to tak jakby odseparowanie dwóch światów i to jednak powoduje to, że naprawdę jednak w Rosji oni mogą nie wiedzieć, co się dzieje naprawdę i to jednak może trzymać jednak jeszcze tą linię wojenną przez zbyt długi czas. Dokładnie, tym bardziej, że ta skala propagandy jest tam ogromna, no i też pewna taka specyfika rosyjskiego narodu, bo przecież oni tak naprawdę wojują prawie cały czas i prawie cały czas żyją w tej takiej bańce, pewno nie wszyscy, ale duża część tego narodu, wielka imperialna Rosja i chociaż jest źle, to i tak jest najlepiej na świecie. Ale to jeszcze na chwilę może skupmy się na Izraelu, bo tutaj też bardzo taka ciekawa obserwacja, tak naprawdę Izrael postanowił w ten taki, można powiedzieć, front antyputinowski włączyć się, ale dopiero w piątym dniu. To jest bardzo wymowne, to znaczy i to zawsze od kilku naszych posiedzeń tutaj przypominam o tym, że Bliski Wschód boi się wojny jako tego drugiego frontu, tak, który mógłby tutaj bezpośrednio być po prostu, tak. Tak więc Izrael, decydując się na pomoc w przesłaniu broni i przesłaniu dobrowolnego rekruta, znaczy rezerwistę, czy może żołnierzy, tak, to jednak pokazuje, że widmo wojny bliskowschodniej spadło do bardzo, ale to bardzo niewielkiego procentu. Coś, co, no bo jednak patrzmy tak, no ja tutaj obserwuję na przykład media emirackie, tam od razu wszyscy szejkowie piszą, że prawda, że myślimy mózgiem, a nie sercem. No to oczywiste jest to, ale oni są daleko, tak. No i też, ale tutaj, jeśli chodzi o reakcję Izraela, to znaczy, że akurat tej wojny planowanej nie będzie. I to jest dobre, no bo Izrael tu akurat by nie działał w ten sposób. Izrael oczywiście się działa podwójnie, to znaczy mówi, że nie popiera, a wysyła. To też jest taka ich znana taktyka od wielu, wielu lat. I widzimy, że przede wszystkim dzisiaj Babi Jar został zbombardowany, tak? Czyli miejsce, gdzie w trakcie Holokaustu zginęło kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy Żydów. To akurat rozsierdza wręcz cały żydowski świat. No oczywiście, Putin ogłosił denazyfikację, ale okazuje się, że wątpię, żeby Rosjanie o tym się dowiedzieli, no bo jak się mają dowiedzieć,
powiedzieć i naprawdę będą myśleli, że oni tam denazyfikują faszystów rzekomych. No bo, ale to jednak, proszę, też znowu wracam do tej podstawy. Ja widzę to, że ta kwestia, prawda, czyli z jednej strony analogia, tak, ale Amerykanie zrobili to, Amerykanie zrobili tamto, Izrael zrobił to, po prostu ma usprawiedliwiać, a z drugiej strony oczywiście wielki faszyzm rzekomy i to jest coś, co jest przerażające i to niestety po tych kilku dniach dość mocnego euforii, która towarzyszyła dzielnej postawie narodu ukraińskiego, no niestety to jako uderza ze zdwojoną siłą. Ale jak mówię, Bliski Wschód jest istotą, są elity, a nie ulica. No i elity jednak odczytują tą rzeczywistość prawidłowo. I też pozostaje teraz pytanie. Już to oczywiście powojenne, tak, że Bliski Wschód będzie musiał być czyszczony z pewnych naleciałości. A jeszcze tak wieńcząc może, bo rozpoczynamy o tej Syrii i teraz jest wielki problem dla Syrii. To znaczy Syria żyła, w sumie Iran też. Generalnie Rosjanie zawsze byli bardzo skąpi, jeśli chodzi o utrzymanie swoich pupili. To już wczoraj akurat tutaj troszeczkę objaśniałem różnicę pomiędzy sojusznikiem a wasalem, tak? Tutaj jak inaczej był zawsze traktowany Izrael, a inaczej świat arabski. Natomiast no teraz jak Rosjanie tak właśnie zostali pozbawieni aktywów finansowych, no to jest bardzo duży problem dla Bashira al-Assada. I to jest oczywiście coś, co otworzy nam kolejną kwestię. To znaczy kolejna fala uchodźców, kolejne no głód po prostu, tak? No, będzie tutaj kwestia dość mocno poruszana. Oczywiście jeszcze jest kwestia syryjsko-turecka, która zawsze może być otwarta, tak? To jest coś, co no, troszeczkę, ja nie chcę usprawiedliwiać Turków, ale oni to zawsze mają pod uwagę, że może ich to zawsze troszeczkę... No właśnie, a skoro już wspomnieliśmy też Turcję, to jak ty oceniasz reakcję Erdogana? W końcu są zamknięte cieśnina Bosfor, Morze Czarne dla statków, ale czy to jego zachowanie jest... Ale samoloty jeszcze mogą lądować, tak? Tak. Czyli to jego zachowanie, to są dobre komentarze, działania, znaczy, bo tak, no bo ja tak jak już mówiłem, kwestia wojny, odtworzenia wojny w Syrii jest czymś, czego my po prostu nie chcemy, a szczególnie Turcy nie chcą. Natomiast, no tak, no tureckie media z dumą podają skuteczność dronów, ja przepraszam, już nie pamiętam, jak one się nazywają, tylko, ale tak, no to akurat jest to bardzo mocno podkreślane, jeśli chodzi o tureckie media. Kolejna rzecz, która jest bardzo mocno podkreślana w tureckich mediach, to jest kwestia no islamska, tak, to znaczy z jednej strony pokazują oczywiście Czeczenów Kadyrowa w bardzo negatywnym świetle, a z drugiej strony pokazują na przykład Tatarów Krymskich, którzy tam są, prawda, biją się i bronią Ukrainy. Też tutaj wskazują jakieś ślady, nazwijmy to ich, czy to Syryjczyków, czy to, gdzieś tam te ślady, które są na pewno mocno krzepiące, że ta obrona Ukrainy jest wielokulturowa, wielonarodowa i wszyscy tak właściwie chcą tego jednego, czyli odeprzeć agresora. No to jest, natomiast jeśli chodzi o taką stricte politykę, to popatrzmy szczerze w sumie, że jeżeli Rosja będzie coraz słabsza pod każdym względem, to oczywiście stanowisko Turcji będzie się odmieniać, no bo to jest, no bo takie są fakty. No prezydent Erdogan ma w przyszłym roku wybory, ma inflację, ma akurat upadek waluty, no to go troszeczkę tak jakby wiąże. Ja go nie chcę oczywiście też usprawiedliwiać, no ale to są fakty, z którymi on żyje. I tak więc no, na chwilę obecną tak już może pocieszająco, że Zatoka Perska ma też bardzo duże problemy, bo jak oni będą sobie radzili bez bogatych Rosjan, no to mają problem, tak? To teraz jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Nord Stream 2 niewypłacalna, więc może zakończmy już elementem kwestii gazu, tego z czym teraz, no bo to jest także oczywiście wielki teraz problem, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne w krajach europejskich, w Polsce, ale to też jakby każdy kij ma dwa końce, to też ogromny problem dla Rosji, bo przecież ona gdzieś ten gaz sprzedawać musi. No pytanie zasadnicze. Chińczycy zadeklarowali,
powiedzieli, że nie chcą bezwartościowych rubli, tak? Czyli jak oni tu się będą teraz rozliczać. No to jest oczywiście kwestia, to jest ich kwestia. Natomiast no tak, no teraz widzimy, ile my jesteśmy lat do tyłu, tak? Wiele rzeczy nam się wyjaśnia, które akurat miał kontekst bliskowschodni stricte, tak? Czyli, że co by było, gdyby nie było wojny syryjskiej, byśmy mieli spokojne gazociągi z Bliskiego Wschodu, z Kataru, tak? Co by było, gdyby na przykład Liban nie upadł, a przypominam, Liban to jest pod aktywem irańskim, tak? Gdyby Liban nie upadł, to by może by się dogadał z Izraelem, może to akurat by kwestia tych akwenów i może tutaj akurat z tego kierunku gaz by był, tak? Co by było, gdyby konflikt turecko-rosyjski, prawda, a później jeszcze też turecko-grecki, tak? I też cypryjski, akurat gdyby zamiast jakiegoś konfliktu były realne działania, tak? No to byśmy, przecież mamy całą przestrzeń Morza Śródziemnego, które no by było idealną alternatywą, szybką alternatywą wobec rosyjskiego dostawcy. Nie mamy tego. Nie mamy tego, tak? I nawet wszelkie działania polityczne, no jednak nie stworzą faktów realnych, jakim jest cała infrastruktura i całe przygotowane zaplecze, i to trwa latami. Tak więc no, to jest problem dla Europy. Bardzo, to jest, w ogóle też jeszcze, jeśli chodzi o kontekst bliskowschodni, tak? Ja już nie wiem, czy o tym mówiłem, ale chodzi o to, że przez pierwsze dwa dni Bliski Wschód był bardzo chłodny, bo było widać Zachód, który nie radzi sobie. Teraz jednak widzimy Zachód, który jest stanowczy i jednak sam fakt to, że no, potrafi działać skutecznie. No i też to, że Ukraińcy zdeterminowani z natowską technologią, no jednak tutaj robią w niewecz, obracają rosyjskie tanki. Tak więc to jest wielkim sygnałem, jeśli chodzi o tak właściwie możliwości militarne, tak? No bo na przykład Iran. Iran też jest przygotowywany, jest szkolony, jest w ogóle tak jakby ta potęga militarna Iranu, to nagle może się okazać, że akurat to jest analogicznie wobec tego, co Rosjanie prezentują, tym bardziej, że akurat w Iranie jest realna nienawiść wobec reżimu, tak? Tak więc no, w Rosji, mam nadzieję, ona się już po prostu będzie masowa i hurtowa i szybko tam się to się wyjaśni. Natomiast chodzi o to, że... No i teraz pozostaje pytanie, tak? Na przykład inna sprawa. No, żyliśmy mitem armii rosyjskiej po Syrii. No, okazuje się, że to był mit. Dalej, konfrontacja Izraela z Hezbollahem, tak? No, żyliśmy 2006 rokiem, wielkim zwycięstwem, ale to tak, no, 120 izraelskich żołnierzy w 33 dni w górach Libanu, tak? Przecież gdyby to było na równym terenie, to by tam może zginęło 10, tak? Tak więc, no, żyliśmy w pewnych bańkach i pewnych wyobrażeniach, które wojna na Ukrainie bezpośredniej konfrontacji pokazuje, że jednak jest tak totalna dysproporcja pomiędzy NATO, no, Ameryką, tak, a Rosją, tak, że to też daje bardzo duży znak zapytania wobec chińskich możliwości, które no, może są też piękne na YouTubie, ale jak to realnie wygląda, no... Być może to też jest taki kolos na glinianych nogach i to jest też coraz częściej podkreślane przez wielu ekspertów. Ja tego nie wiem, więc tutaj w tym temacie nie będę dyskutować, ale to jeszcze tylko kończę z naszą rozmowę. Taka informacja się pojawiła, to jest oświadczenie Yad Vashem, to oczywiście jest Izraelskie Centrum Pamięci o Holokauście. Yad Vashem potępiło rosyjski atak na kompleks memorialny Babi Jar w Kijowie. To miejsce masakry Żydów podczas II wojny światowej, o czym przed chwilą mówiłeś, przez niemieckie wojska okupacyjne. W tym miejscu znajduje się także pomnik, który upamiętnia ofiary. Cytujemy: wzywamy społeczność międzynarodową do podjęcia skoordynowanych działań w celu ochrony cywilów, a także historycznych miejsc ze względu na ich niezastąpioną wartość dla badań, edukacji i upamiętniania Holokaustu, tak przekazał Yad Vashem. No ale może ci ochotnicy, sami Żydzi pojadą i będą tych miejsc bronić, bo trochę już ich się zebrało. Tak, ale też proszę zobaczyć, jak w ciągu kilku dni Władimir Putin tak właśnie zniszczył wszystko, nad czym pracował latami. Wszystko, tak? Tutaj akurat pamiętam, no już nad nim, no kilka, no jeszcze przed wojną, tak? No to tutaj starałem się opowiadać, że no, że jednak ten dryfowanie Izraela w kierunku Rosji staje się czymś, no,
no, realnym i tak będzie, tak, że jednak może Iran przejdzie na zachód, tutaj Izrael na wschód. A tutaj okazuje się, że w ciągu kilku dni, sześciu dni, tak to akurat mi się teraz kojarzy wojna sześciodniowa, tylko to co prawda to akurat troszeczkę inaczej to wszystko wtedy wyglądało, ale to też tak może już powiem na pocieszenie, że jak się pytali tam szefa sztabu izraelskiego, jak to nazwać tą wojnę, no to on powiedział 6 dni, po 6 dni tworzył Bóg świata, 7 odpoczywał, tak, mam nadzieję, że jutro odpoczniemy z zawieszeniem broni. I z taką nadzieją Państwa na razie pozostawimy. Paweł Rakowski, dziękuję dziennikarz. Bardzo dziękuję. Dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej, był gościem Radia Wnet. My, drodzy Państwo, cały czas czekamy na konferencję prasową, na przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Dziś odbył rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Już za kilka chwil także wiadomości na antenie Radia Wnet, punktualnie o godzinie 20. Teraz chwila muzyki, a my dzisiaj, drodzy Państwo, to specjalne wydanie programu, który w pełni poświęcony jest wojnie, a tak naprawdę agresji Rosji na Ukrainę. Będziemy z Państwem do godziny 22, a nawet dużo dłużej, bo między godziną 22 podsumowanie dnia i tutaj Tomasz Wybranowski, a po godzinie 23 oczywiście białoruskie noce i to nadal kontynuacja tematów. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.